Dla odrodzonej Rzeczypospolitej stanowił jedno z największych zagrożeń. Zagrożeń o tyle niebezpiecznych, że stało za nim ekspansywne i wrogie Polsce mocarstwo Związek Sowiecki. Komunizm ideologia, która w XX wieku miała pochłonąć więcej ofiar niż faszyzm. Polakom nie był obcy. Wielu doświadczyło jego skutków w czasie rewolucji w Rosji. Na część obszarów kraju dotarł w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Przez kolejne lata nieustannie sączył się przez zawarowaną traktatem ryskim wschodnią granicę Polski. Od początku był na celowniku polskich władz, służb i urzędów, które radziły sobie z nim z różnym skutkiem, choć na ogół skutecznie. W rewolucji rzecz wcale nie idzie o Rosję, powiedział kiedyś Włodzimierz Lenin dodając, że pluje na Rosję. Rosja jest tylko stadium w drodze do rewolucji światowej i do światowej władzy. Ta najkrótsza droga do owego świata, na początek rozumianego jako Europa, wiodła przez Polskę. Czym może być dla odrodzonej Polski komunizm? Czy mogliśmy mieć wątpliwości? Komunizm był zagrożeniem. I tak był definiowany, chociaż w pierwszych tygodniach istnienia Rzeczypospolitej Polskiej Istniało pewne nazbyt chura, optymistyczne postrzeganie rewolucji bolszewickiej. Swoisty mit istniał, rewolucji jako dobrej społecznej zmiany. Niemniej jednak, bardzo szybko osoby, które przybywały z terenów Rosji ogarniętej przez wojnę wewnętrzną, a zwłaszcza z terenów kontrolowanych przez bolszewików, między innymi byli to działacze ruchu robotniczego, socjaliści, którzy powracali z tamtego obszaru i przybywali do odrodzonej Rzeczypospolitej, przywozili. Informacje, a te informacje bardzo szybko ten mit istniejący pozytywnej rewolucji w Rosji, szansą tak, dla Polski. M, dokładnie, to bardzo szybko to, ten mit weryfikowały. I to był jeden z elementów, który spowodował, że komunizm zaczął być postrzegany jako element zagrożenia. Drugi to to, że Komunistyczna Robotnicza Partia Polski, która powstaje z połączenia socjaldemokracji Królestwa Polskiego i PPS Lewicy, podczas takiego zjazdu zjednoczeniowego z 16 grudnia 1918 roku w Warszawie, ta partia od samego początku operuje antyniepodległościową retoryką. W jej programie są wpisane treści antypolskie, antyniepodległościowe, całkowita negacja dążeń niepodległościowych. Komuniści uważali, tak jak Róża Luksemburg, bazując na tak zwanej ideologii, tezie lansowanej przez Różę Luksemburg, a historiografii znanej jako luksemburgizm, że ziemie polskie już tak wrosły na przykład w komponent Imperium Rosyjskiego, że rozdzielanie tego na jakieś elementy narodowe będzie w sprzeczności z interesem robotników i tak naprawdę w interesie społecznym leży państwo ponadnarodowe, państwo bolszewickie, internacjonalizm, czyli uderzano w niepodległościowy rytm w niepodległościowy kod genetyczny, swoisty ten gen niepodległości Polaków. Stąd od razu pojawiały się też dość istotne rozbieżności pomiędzy chociażby nawet socjalistami z PPS-u, a komunistami. A jak do tego jeszcze dodamy fakt, że armia bolszewicka rozpoczyna operację Wisła, idzie w kierunku zachodu, opanowuje w powalkach Wilno, okupuje Wileńszczyznę i przena zachód. I tak naprawdę od 19 roku rozpoczyna się wojna polsko-bolszewicka. To mamy już kilka elementów, które są w stanie nawet tych sceptyków, niedowiarków, nieposiadających dotychczas wiedzy o komunizmie, bardzo szybko wyleczyć z jakiejkolwiek ułudy, czym jest komunizm. I to się dzieje. Jeżeli sobie jeszcze dodamy do tego element, że partia komunistyczna zaczyna działać na ziemiach odrodzonej Rzeczypospolitej nie tylko w z tą myślą antyniepodległościową, ale ona ją w wymiarze faktycznym, wymiernym wprowadza w życie, chociaż poprzez e, całą skalę działań strajkowych, e, które uderzają w wysiłek wojenny państwa polskiego, poprzez e, nawiązy nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, czy to ze związkiem Spartakusa w Niemczech, czy to przede wszystkim odnawianie starych kontaktów z socjaldemokracją rosyjską, z którego nurtu to się wywoziła partia bolszewicka, to ona powstawała coraz bardziej uzależniona od Moskwy, od komunistów w Moskwie, agentura polityczna, która bardzo szybko przechodzi na odcinek aktywności rozpoznania wysiłku wojennego Polaków. To są te czynniki, które powodują, że w optyce organów państwowych, jak również w formacji politycznych i to, żeby była jasność nie tylko prawicowych, jak Związek Ludowo-Narodowy, późniejsze Stronnictwo Narodowe, ale również w optyce polskich socjalistów komuniści są elementem fermentu i elementem, który dezorganizuje tworzenie się państwa polskiego. Ale zwróćmy uwagę, że są środowiska w Polsce podatne na chłonięcie tej nowej ideologii środowiska mniejszości. Tak a czy to widać przede wszystkim jak sobie uzmysłowimy, jak wygląda sytuacja w roku 18 19, kiedy na ziemiach polskich powstaje olbrzymia sieć rad delegatów robotniczych powstają takie instytucje, które są alternatywą dla całego procesu tworzenia władzy ustawodawczej w Polsce. W tychże radach demokratów robotniczych istnieją frakcje komunistyczne, ale również frakcje bundowskie, frakcje partii żydowskich, takie jak Palone Syjon czy Feriantige, i są też socjaliści, którzy próbują te rady w jakiś sposób skanalizować, ale tam widać w tych radach swoisty sojusz pomiędzy mniejszościami, głównie mniejszością żydowską, a komunistami w dążeniu do wylansowania rad jako najważniejszego elementu sprawowania władzy. Komuniści mówili wówczas wprost, naszym celem jest dyktatura proletariatu. Komuniści mówili, że droga do dyktatury proletariatu będzie wiodła przez rewolucję społeczną. Wedle bolszewickich teoretyków, czy to Jewgenia Pryobierzańskiego, czy Bucharina, wydanej co prawda już później też pracy Abecadło Komunizma, ale w różnych ich tekstach, które się wcześniej ukazywały, ta rewolucja komunistyczna miałaby mieć charakter wojny wewnętrznej, krwawej wojny domowej, na której ruinach zbuduje się nowy ład. Tam wprost czytamy w opracowaniach bolszewików, do których nawiązywali komuniści polscy, że gwałt dokonany na burżuazji jest gwałtem usprawiedliwionym, że trzeba dokonywać tak naprawdę klasowego mordu na wszelkich imperialistach i burżujach. I do tego zmierzają komuniści. Są na razie ograniczoną siłą, ale liczą na tak zwane wrzenie rewolucyjne, które zostanie wsparte i przez bolszewików, i przez komunistów niemieckich. Do tego też w celu prowadzą ich działania w radach delegatów robotniczych, tam gdzie próbują antagonizować nastroje i przenosić te nastroje na ulice. Demonstracje, demonstracje i strajki wedle zasady: im gorzej, tym lepiej. Bo wobec demonstracji, strajków, władza państwowa, zwłaszcza prowadząca wojnę na wszystkich niemalże odcinkach swoich granic, będzie musiała podejmować drastyczne środki pacyfikacyjne. A to miało, zdaniem bolszewików, komunistów, wywoływać antagonizmy społeczne, które miały zjednać sympatyków dla komunistycznych działań. A tym samym prowadzić do wojny wewnętrznej, dyktatury proletariatu, która miała być momentem przejściowym, krwawym, ale momentem przejściowym do urzeczywistnienia, urealnienia czegoś, co określono mianem komunizmu. Gdzie komuniści popełnili błąd, wchodząc na ziemię polskie ze swoją armią, że jednak nie zjednali sobie tych mas, że te masy, przede wszystkim chłopskie, stanęły naprzeciwko ich oddziałów? No, przede wszystkim należy wskazać dwa elementy. Całkowita Odmienność w postrzeganiu kwestii potrzeby odrodzenia i funkcjonowania niepodległej suwerennej Polski. To już powodowało, że nawet w ruchu robotniczym, nie tylko w formacji chłopskie, ale ruch robotniczy był wobec komunistów bardzo mocno, w, tutaj w wykonaniu przede wszystkim PPS-u, bardzo mocno negatywnie ustosunkowany. Natomiast jeżeli chodzi o masy chłopskie, no chłopi chcieli reformy, reformy rolnej. Uwłaszczenia prawa do ziemi, natomiast komunizm to jest zaprzeczenie wszelkiej własności prywatnej. I tutaj ciężko było pogodzić elementy komunistyczne z dążeniem do swoistego liberalizmu gospodarczego, który by szanował własność prywatną. To był jeden element. Ponadto komunizm był ateistyczny, antychrześcijański, natomiast chrześcijaństwo było mocno zakorzenione w. Społeczności ziem odradzającej się Rzeczypospolitej. To I drugi czy element. Czy to nie było może jednak pierwszym elementem w przypadku chłopa, który czy koniecznie akurat patrzył na te kwestie społeczne? Myślę, że tutaj kwestie religijne decydowało o bardzo wielu sympatiach i antypatiach politycznych. Ale jeszcze trzeba zwrócić uwagę, że komuniści tak naprawdę, ten ruch komunistyczny, on był mimo wszystko marginalny wtedy, kiedy powstaje. On będzie marginalny przez cały okres Drugiej Rzeczypospolitej. Bo jak prześledziłem stany ilościowe komunistów i strukturę narodowościową, to oprócz, oprócz tego, że w latach 20. i 30. struktura Komitetu Centralnego KPRP, a później KPP dominować będzie na przykład ludność pochodzenia żydowskiego, ale również i Białorusini i Ukraińcy odsetek Polaków będzie naprawdę coraz mniejszy, to możemy przyjąć, że przez partię komunistyczną przewinęło się w okresie dwudziestolecia innymi ponad 60 tysięcy osób. Z czego tak naprawdę ta partia w danym roku nigdy nie przekraczała stanów osobowych większych niż 20 tysięcy, 25 tysięcy, uwzględniając nawet osoby osadzone w zakładach karnych w komunach więziennych. Była więc to siła pod względem ilościowym marginalna w stosunku do tego, czym mógł się poszczycić ruch chłopski, czy też ruch narodowy. Ale powinno pojawić się pytanie, czym się przejmować, skoro mamy do czynienia z siłą. Ilościowo marginalną, no niestety, ta siła miała wielkiego protektora, który powodował, że pomimo nieraz bardzo skutecznych działań ze strony władz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, ta siła się ciągle odradzała. To jedna rzecz. Ta siła, mimo że to była w wymiarze kadrowym niewielka masa, bardzo silnie skłócona ze sobą, walki frakcyjne były jedną z cech charakterystycznych, sekciarstwo walki frakcyjne były jedną z cech charakterystycznych ruchu komunistycznego. To mimo to, ta siła była w stanie w niektórych akcjach wyborczych, czy wybory do Radka schorych, Chorych, czy wybory do Rad Miejskich, czy wybory w końcu do parlamentu. Ta siła przy wyborach w 2022 roku, jak również w 2028, była w stanie osiągnąć nie tyle dobre wyniki w wymiarze wprowadzenia dużej ilości posłów, chociaż powstały, powstała frakcja sejmowa posłów komunistycznych, ale. Uzyskiwała, chociaż rozproszona, ale ilość głosów w wymiarze 900 tysięcy w skali całego kraju. Co powodowało, że ten komunizm gdzieś tam miał swoich odbiorców. Z czego to wynikało? Czy tylko z hasł komunistycznych, że każdy głosujący był komunistą? Przede wszystkim wynikało to z biedy, pernamentnej, biedy panującej w Rzeczypospolitej. Druga Rzeczpospolita była państwem, które się tworzyło, odradzało, unifikowało, miało wiele wyzwań, wiele problemów, z którym sobie poradziło, ale była jeszcze spora. Baza problemów, którym nie dano było do końca sprostać, w tym między innymi tym problemem była bieda, brak parlamentny, brak perspektyw, co powodowało, że radykalne hasła społeczne trafiały na tak zwany podatny grunt, i postrzeganie świata przez pełną bądź pustą miskę było tutaj czynnikiem decydującym o sympatiach bądź antypatiach do komunizmu. Wspomniał Pan o sejmowej frakcji komunistycznej. A w wyborach, tych pierwszych wyborach do polskiego Sejmu w roku 1919, jaką siłę, jaką propozycję przedstawili komuś? Taką, że je zbojkotowali. Uznali, że wrogiem jest burżuazja, a elementem rządów burżuazji jest parlament. Więc cała demokracja parlamentarna była przez komunistów bojkotowana. Uznawano to za zło, które trzeba zwalczać, i do wyborów nie przystąpiono. I paradoksalnie później żałowano tego, bowiem uznano tutaj między innymi. Adolf Warski, jeden z głównych działaczy wówczas Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, pisał o tak zwanym błędzie wyborczym i, i że lepiej było wprowadzić ludzi, którzy w polskim parlamencie będą propagować hasła komunistyczne. Takiego błędu już nie popełniono przy wyborach do sejmu pierwszej kadencji w 1922 roku, kiedy komuniści zarejestrowali e, swoją listę wyborczą jako Związek Proletariatu Miast i Wsi. Władze państwowe kazały im dopisać komunistyczny Związek Proletariatu Miast i Wsi. W wyniku wyborów w 1922 roku do Sejmu, bo do Senatu nie startowali, bojkotując Wyższą Izbę Parlamentu, wprowadzili dwóch posłów. Jeden to był Stefan Królikowski, drugi poseł Łańcucki. I to był początek ich działalności. Jawnie mówili, że wykorzystują Trybunę Sejmową do propagowania działań komunistycznych. Tylko i wyłącznie. Czyli tak naprawdę cały proces legislacyjnego poukładania Rzeczypospolitej, spinania wielu spraw organizacyjnych, prawnych, ich nie interesował. To miała być jedna z stóp umożliwiających propagowanie hasła rewolucyjnych. No ale państwo, druga Rzeczpospolita była państwem demokratycznym i nawet komunistom pozwalano występować w tym głównym obiegu życia politycznego, co na przykład w przypadku adwersarzy państwa bolszewickiego skończyłoby się łubianką i łagrami. Ale w marcu roku 1919 mamy pierwszą inicjatywę zdelegalizowania Partii Komunistycznej w Polsce. Tak. Już pierwsze inicjatywy antykomunistyczne, takie w wymiarze ustawowym, prawnym, pojawiły się podczas pierwszych posiedzeń Sejmu Ustawodawczego. Na 14 posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego, dokładnie 14 marca 1919 roku, ówczesny poseł, jeden z liderów po Związku Ludowo-Narodowego, ksiądz dr Kazimierz Lutosławski, był to Poseł Ziemi Łomżyńskiej zgłosił projekt ustawy, który miał dotyczyć przeciwdziałania e, działalności komunistycznej, a właściwie zmierzał do unicestwienia funkcjonowania wszelkich ośrodków, jak to wówczas mówiono, czynnego bolszewizmu w Polsce. I ta inicjatywa była niejako przeprowadzona w porozumieniu z wówczasym marszałkiem Sejmu Wojciechem Tromczyńskim. Skierowano do niego taki projekt uchwały, w której, szanowni państwo, czytamy: tutaj zacytuję. Sejm wzywa rząd, a w szczególności ministra spraw wewnętrznych i wojny, do przedsięwzięcia niezwłocznie najenergiczniejszych kroków w celu wykrycia i obezwładnienia ośrodków agitacji bolszewickiej w Polsce. Po drugie, do uniemożliwienia drukowania i rozpowszechniania zbrodniczej literatury agitacyjnej komunistyczno-bolszewickiej. Po trzecie, do uniemożliwienia przekradania się do Polski agitatorów bolszewickich z Rosji i Niemiec oraz do wyłapania i ukarania dotąd ukrytych w kraju podobnych szkodników. Po czwarte, do uniemożliwienia przemycania do Polski potajemnej fabrykacji oraz wykradania z zapasów państwowych broni, amunicji i środków wybuchowych na użytek akcji bolszewickiej oraz przemycania pieniędzy. Na tęże akcję. Jeśli wówczas takie sygnały zostały przez Sejm zlekceważone, no to nie mogły być, wydaje się, załóżmy w sierpniu 1920 roku nie powinny być zlekceważone, gdy już doskonale wiedzieliśmy, gdzie mamy największego wroga. W 19 roku, kiedy Kazimierz Lutosławski zgłaszał ten pierwszy projekt, on nie został zaakceptowany. Później we wrześniu ponowiono próbę zgłoszenia też projektu o traktowaniu komunizmu jako zdradę stanu. To też pomimo trafienia do prac komisyjnych. Ugrzęzło i nigdy ustawa antykomunistyczna w Polsce nie stała się faktem. I niezależnie, czy to był rok 19, bo do tych prób zainicjowania, stworzenia w Polsce ustawy o treściach, o treści, o charakterze antykomunistycznym powracano. I w 21, i w 27 roku, był to, w 21 robił to na przykład minister ówczesny spraw wewnętrznych, w 27 roku czyniły to również... E, Czyli to posłowie Związku Ludowo-Narodowego i za każdym razem, pomimo posiadania argumentów, a to nie tylko argument taki, że bolszewicy szli do nas na Warszawę, na Zachód i mieli pełne poparcie agenturalne i propagandowe komunistów. To nie tylko już argumenty w postaci przechwyconych przez polski wywiad i policję defensywną, instrukcje komuniternu nakazujące dokonywanie działań szpiegowskich na ziemiach polskich. To nie tylko fakt istnienia komunistycznej partii jako sekcji komuniternu. Czyli podporządkowania się zewnętrznemu ośrodkowi. To nie tylko zamachy terrorystyczne, czy to w 1923 roku na Cytadele, czy w 1925 roku Wielka Strzelanina na ulicach Warszawy. To nie tylko zamachy terrorystyczne, tak zwany terror indywidualny, któremu hołdowała KPP po trzecim zjeździe w 1925 roku. To było masa innych dowodów, a mimo to w Polsce, nawet po zamachu majowym, kiedy do władzy dochodzą, dochodzi jedna opcja, tak naprawdę, trochę zatomizowana we wewnątrz, ale opcja sanacyjna. Nie ma przeprowadzonej ustawy antykomunistycznej. Faszyzm, jeśli został uznany za zbrodniczy, to trwa to już wiele dekad i zdaje się, nie znajdzie się nikt, kto powie, że takim ustrojem ustrój faszystowski nie był. A komunizm wtedy, w tej demokratycznej Rzeczpospolitej, okazuje się, że musiał mieć jednak nawet w sejmie jakichś zwolenników. Miał. Na przykład jest taka sytuacja, ja zaraz powiem jacy to byli zwolennicy. Kiedy w 27 roku na polecenie. Piłsudskiego miano aresztować posłów komunistycznych, kiedy na teren Sejmu weszli, weszła policja. I ze wspomnień jednego z policjantów pojawia się następujący obraz, że kiedy mieli aresztować posłów z frakcji komunistycznej, w kierunku nich wyciągnięty został rewolwer przez jednego z posłów. Socjalistę. Pokazuje to dość specyficzną atmosferę w parlamencie, gdzie posłowie nosili przy sobie broń, ale jednocześnie pokazuje, że socjaliści, którzy byli największym wrogiem komunizmu i inaczej, komuniści traktowali ich jako największego wroga. Pisano o socjalfaszystach, socjalimperialistach, zwalczano ich bardzo mocno. Nie ma chyba spór z endekami. Komunistów był znacznie mniejszy niż spór z socjalistami, to mimo to socjaliści, czy to w roku 19, opierali się przed ustawą antykomunistyczną. Jednym z liderów ruchu socjalistycznego w Polsce był Kazimierz Czapliński, antyklerykał, ale jednocześnie chyba największy w Polsce antykomunista, publicysta, polityk, i on był przeciwny ustawie antykomunistycznej. Dlaczego? Po prostu obawiano się, że może być zastosowane, zwłaszcza w pierwszym okresie od istnienia II Rzeczypospolitej, kiedy mocny był głos największego klubu parlamentarnego, czyli Związku Ludowo-Narodowego, że może być zastosowane bardzo szerokie spektrum postrzegania, co jest komunizmem, Albo, co jest albo kto jest czynnikiem komunizującym i bolszewizmem. Że Wy wręcz może Coś do białego terroru. Tym... Terroru, który zmiecie nie tylko komunistów, nie tylko elementy, nazwijmy to jednolitofrontowe, ale również i socjalistów. I ta obawa na początku jeszcze wsparta. Związkami towarzyskimi pomiędzy socjalistami, a działaczami komunistycznymi, którzy kiedyś przecież działali w ramach SDKPiL-u, PPS-u, zanim doszło do porozdzielenia go, prawda? Czy też w ramach socjaldemokracji w ogóle europejskiej. Ci ludzie się znali. To była taka jeszcze blokada przed rozszerzaniem stopnia represji. Natomiast później to tylko obawa przed... Tym, że likwidacja komunizmu zmiecie również partie lewicowe i będzie takim, taką pałką, którą prawica będzie okładała wszystkich na lewicy. I to blokowało. Oczywiście to, był, to było bardzo złe, niedobre, bo jednocześnie politycy lewicy, nawet wtedy, kiedy rządzili, czyli jak po zamachu majowym również, kiedy lansowali, posługiwali się hasłami antykomunistycznymi, nie wdrażali tego antykomunizmu poza publicystykę w życie. To było bardzo dziwne, bo Mamy trzy duże na przykład demonstracje w 24 roku, w 26 i 28, to są demonstracje pierwszomajowe, chociaż w 24 roku jest taka kwietniowa, w których dochodzi do strzelanina strzel wymiany ognia, strzel strzelaniny, przepraszam, pomiędzy bojówkami PPS-u a komunistycznymi bojówkami. Bi są ranni, są zabici, a mimo to PPS nie jest w stanie swojego antykomunizmu przedłożyć na a, działania o charakterze prawnym. Dlaczego? Bo tak jak powtarzam, tu już któryś raz. Obawiano się, że będzie to zbyt szerokie spektrum, które pozwoli prawicy zlikwidować cały ruch lewicowy. Słabość Rzeczypospolitej? Może nie tyle słabość. Druga rzecz pospolita była pod wieloma względami. Nawet wtedy, kiedy rozpoczęły się autorytarne rządy pomajowe, to było państwo szanujące pewne wartości prawa, zwłaszcza jeżeli była siła polityczna, która była w stanie te rzeczy chronić. Tutaj PPS do pewnego momentu wyhamowywał te działania o charakterze antykomunistycznym. Z drugiej strony od 28 roku PPS jest w, w opozycji oficjalnej do rządów sanacyjnych, a rządy sanacyjne też tym nic nie robią. Kolejni ministrowie mówią o potrzebie zwalczania komunizmu. W raportach miesięcznych, w raportach okresowych MSW, a nawet policji są duże pasusy poświęcone kwestii komunistycznej. Komisji są aresztowani, zamykani, skazywani na wieloletnie wyroki a za działania terrorystyczne, kiedy dokonali aktów morderstwa, nawet rozstrzeliwani, ale nie ma ustawy antykomunistycznej.